Siema, cześć, czołem, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Radda, wypowiadana oczywiście przez 2D. Zagrajmy sobie tym razem w Homeworld Deserts of Karak. Jest to strategia w przyszłości science fiction. No i tak nietypowo graficznie stworzona, ponieważ tak jakby malowana była farbami. Dobra, no to może kampania i baza Epsilon. Rachels jest, przybywa do bazy Epsilon, w której trwają przygotowania transportowca dowodzeniowego SJ-ka PC do wyprawy w głąb pustyni. Przejdziemy sobie fabułę łatwy. To są przeciwnicy mniej wymagający, także zróbmy tak. Let's go. Amida Sakala Fiskair Kapisi Akalon. 5 chyba korporacji wchodzi, albo 5 baz. Zobaczymy. Our planet is dying. The desert grows with every passing year. The world is at war. But there is hope. An object has been detected deep within the Great Banded Desert. It has been called the Jirachi Object, the primary anomaly. We believe it may hold the key to our salvation. An expedition to retrieve it is being prepared. Koalicji. This is the captain of the jet carrier KPC. All crews, hangar 5. Stand by to initiate rollout sequence. Loading control module now. Stand by. Engage main drive. No, proszę, jaki wielki lotniskowiec na kołach. Laneway clear, all stations green. Captain has the helm. Ample clean blue on all decks, full complement aboard. Shutter test
online. Objective tracking online. Jesteśmy... All control systems successfully installed and online. Jesteśmy online? Confirmed. Rachel, redeploy to your base runner. Copy that. Attention all stations. This is Fleet Intelligence for the expedition carrier Capisi. I will be issuing all mission objectives through this channel. Pull up. Before departure, we need to run essential tests on our key capabilities. Vehicle production, resource salvaging, and combat operations. Time is of the essence, so let's run through these quickly. Fleet operations, is your channel clear? Affirmative. I will be providing all non-critical updates on unit production, research, resource salvaging, and all carrier systems through this channel. Copy that. Stand by to initiate production test. Tak możemy maksymalnie przybliżyć. Deploy a salvager from the command carrier Capisi. Obracać kamerą możemy. Także naprawdę. Pod kątem również, także Capisi to jest ta nasza baza, tak? Na kołach. Dobra, wyszli ekstraktor z Capisi i zgromadzę sobie za pomocą ekstraktora. No dobra, gdzie ten ekstraktor? Can you give me another console check? Copy that. I'll send the report through once it's finished. I wyślij mi to. Salvager online. Stand by to commence resource test. Order the salvager to gather nearby resources located here. Ekstraktor. Zobaczmy, jak on wygląda. O. On zbiera nam zasoby. Taki pojazd gąsienicowy z takim chwytakiem, z jakimś z tyłu zbiornikiem. No dobra. Mamy się udać do tych zasobów, pozyskać je. Dobra, wydaliśmy mu polecenie, on tam sobie jeździ, będzie te zasoby nam, kurczę, tutaj pozyskiwał. O, z tej kamery tutaj sobie. Cel osiągnięty. Rachel, the Capisi support cruiser has suffered a mechanical failure and requires immediate repairs before departure. On takie, kurczę, pozyskuje. Use your base runner to repair the support cruiser located here. Pozyskuję, pozyskuję, dobra. Jeszcze 200, tak? Tak, spada. Ostatnie 50. Dlaczego on tak się dziwnie cofa za każdym razem? CU field expanded. Krążownik wsparcia. Awaiting orders. No dobrze, naprawimy. Krążownik wsparcia. Ekstraktor, krążownik wsparcia. Gdzie jest krążownik wsparcia? Jest, tutaj go trzeba naprawić. Ready for assignment. Acknowledged. Reading you, command. No i... Momencik. Krążownik. Ile pojazdów jeszcze takich mamy małych? Ekstraktory. Lekki pojazd bojowy. Karabinkami. Dobra, naprawmy to. No i zróbmy to. Cruiser ready.
wielki pojazd maszynicowy. Naprawia, dobrze. Tylko opanować sterowanie i będzie very good. O. Repairs completed. Good work, Rachel. Dzień dobry. Stand by for combat test. In order to produce combat vehicles, we will need to invest time and resources in upgrading our tech. The first step is to upgrade the Capisi's advanced manufacturing facilities. Once that is done, we will be able to build light attack vehicles. Carrier here. No to dobrze, to w takim razie naprawmy. O, z takiej trochę dalszej kamery. Capisi, go ahead. Produkcja, dział techniczny, odblokowanie pojazdu, szybki pojazd uderzeniowy, skuteczny w walce z jednostkami o minimalnym opancerzeniu, odblokowanie produkcji lekkich pojazdów bojowych. Research completed. Light attack vehicle fabrication now online. Dobrze, ulepszenie gotowe. Produce 3 light attack vehicles from the Capisi. Wyprodukuj 3 lekkie pojazdy bojowe. IE. Produkuje mi jeden z 3. Light attack vehicle online. Light attack vehicle in service. Light attack vehicles ready. Light target drones are now ready for weapons testing. Use the light attack vehicles to target and destroy the drones located here. Dobra, mamy cele ćwiczebne. Zobaczmy, jak te pojazdy wyglądają z bliska. Takie czterokołowe z karabinami ciężkimi na dachu. No dobra, udajmy się. Udajmy się tutaj. Dobra. Cel. Najpierw jeden. I jeszcze jeden. Bardzo mnie to cieszy. Give me a go, no go for launch. Operations? Go. Bridge? Go. Rachel. Science team's in place. We're go. Engineering. Go. Confirm all systems go. Także. The jet carrier Capisi. We are go for launch. No to jeżeli jesteśmy gotowi, no to uruchom transportowy dowodzeniowy Capisi. Tak. Wyjeżdżamy poza bazę, eksplorować planetę. Outer doors at full aperture and secure. She's all yours, Captain. All stations, this is your captain. Today we embark on a historic mission to find and retrieve the tracking object. Musimy zdobyć obiekt Jaraciego. Znajdź w ogóle. Galcian territory. We believe it holds the key to our survival on this planet. The journey will be perilous, but if successful, we will change the course of history forever and secure our future for generations to come.
Personal log, Science Officer Rachel Sajet, Expedition Carrier Capici. We've launched 3 months ahead of schedule and just in time. The Gaussian threat was far greater than we had anticipated. As the lead scientist on this expedition, I'm more convinced than ever that my brother was right. That what lies out there amongst the dunes holds the key to our survival on this planet and possibly beyond. We have no choice now but to believe. Także my tutaj mamy całą tą planetę. Widzę, że te punkty to są chyba do eksploracji, do badania i tak dalej. Jesteśmy chyba tutaj, stąd wyjechaliśmy. Raport o incydencie. Transportowiec ekspedycyjny Capici w drodze. Brak kontaktu z siłami Gaussian. Potwierdzam. Rozkaz spotkania z lądownikiem 607 na cmentarzysku w celu przejęcia modułu czujników. Status floty. Operacje. Dystans do pierwotnej anomalii. Temperatura. Flota. Wszystkie jednostki, jest ich 8, krążownik nie ma, profesjonalne jednostki bojowe 0, długodystansowe jednostki bojowe też nic, powietrzne jednostki bojowe 0, uderzeniowe jednostki bojowe 4, jednostki wsparcia 4, ekwipunek, status Capici, systemy online 60%, całkowita moc 2, paliwo 700 i woda 21. No to więc może na ten moment się z wami pożegnam. Bardzo, bardzo fajnie, że gramy razem. Subskrybujcie, żeby nic wam, moi wspaniali, nie umknęło. Oraz lajkujcie, bo to bardzo wspiera mój kanał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye, bye.